24 marca, godzina 9:30, temperatura plus 3 plus 4 stopnie. Jadę na ustawkę z chłopakami na godzinę 10. Mam jeszcze chwilę czasu, tak więc troszkę się pokręcę po okolicy. Są całkiem fajne takie małe singielki. Ale syf. Majtki. A ty, dzisiaj, a ty dzisiaj roweru nie pomyliłeś? Nie, no ja myślałem, że szosy. Ale my nie szosę. Dam radę. Ahoj, kolarze. Ahoj. Jesteście w klubu, czy nie? Nie. Tak, amatorzy. Cześć. Bartosz. Cześć. Patrz, co narobiłeś, ile ludzi przyjechało. Ile nas jedzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Widziałeś, że chłopaki z Kreksa idą teraz nad morze? 170 km piechotą, non-stop. Pozdrawiamy chłopaków. I dziewczyny, bo też idą. Ja właśnie zmieniam, bo w tych już jest mi wystarczająco ciepło. I wełniaszki do plecaka. Hop do dziury. Była gleba? Nie. Lewo, lewo, lewo. A gdzie oni pojechali? Chłopaki! Lewo, lewo! A, trenujesz? O, jest przede mną. Zobaczymy, jak się fatbike zachowuje na takich ścieżkach. Dziwnie taka opona duża wygląda. Nie mogę się przyzwyczaić. Ups. Co ja zrobiłem? To był błąd. Ach. Ups, ups, ups. Jedziesz, jedziesz, da się, da się, da się. A co tu się podziało? Tu szlakiem tak dojechałem przez most, potem przez most przyjechałem. A ten początek, to wiesz co, to jak ja poszedłem za tobą i tam straciłem równowagę, to źle po prostu tak. Głowa chciała tu, ciało pojechało w prawo i do ostatniej chwili nie byłem zdecydowany i poleciałem. Wszyscy? Wszyscy. Gałęzie łapią za rękę. Trzy różne rowery. I za każdym frajda z jazdy. Kanał lateralny. Uwaga, uwaga. Ach.
Ups, sorry. Ktoś tam... Szczęście, że niski poziom wody. Pobijałem się. Tylko Paweł się mieści. I tam chyba już koniec, coś mi się wydaje. A nie, wiesz co, tam jest taki podjazd do góry. Raz tam jechałem faktycznie. Da się? Tak. Sorry. Nie stań. Wjechałbym. Zabunkowało mi na tył. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jeszcze, jeszcze, prawie. A jakbyś w wodę wjechał, to on będzie się trzymał? Wszyscy? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wszyscy. Nie? Nie, ja źle liczę. Ja rower policzyłem i coś mi nie gra. Tak na szybko, jak nasz liczy? Coś za szybko. To w trójkę dojedziemy. Wiaterek się wzmaga i od razu zimno. A jak jest słońce i jest wiatr, to jest zimno. O, usunęli drzewo, które było przez bobry tutaj ścięte. Poprzek. No i tu widać właśnie różnicę. Rowery na cienkich oponach uciekają od piachu, a fatbajki szukają piachu. Paweł próbuje na moście pierwszy raz na fatbike'u Paweł, jeździć. Ze swoją wagą, to jakbyś się dobrze rozpędził, toś na pewno przeszedł na drugą stronę jeziora na tym. No. Ale taka opuszczona sztyca by się przydała. Fajna. Tylko wiesz, teraz jak ja tutaj ruszę wysokość siodełka, to jest najważniejsza rzecz w tym rowerze. Wysokość siodełka, co do milimetra. Tak sobie zdaję sprawę, że za fatbike'em się trochę trudniej jedzie, bo za dużo mi zasłania. Nie widzę drogi tak dobrze. Opony zasłaniają prawie wszystko. Ale duży klucz. Takie to chyba się pospieszyły. Za szybko? Nie, one już wiedzą, że nie będzie śniegu. No nie, to muszę sfilmować. Jakie duże klucze. Ale co? Wiosna idzie. Na razie. Dobra, to żółwik. 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 I żółwik.
to jest dosyć męczące. Człowiek jedzie do lasu, wolność, nic go nie ogranicza. Wyjeżdża z lasu, wjeżdża do miasta i od razu musi się w jakieś ramki wpasować. I teraz ktoś zapyta, dlaczego jadę środkiem pasa, dlaczego nie jadę przy prawej krawędzi. Jadę, bacznie obserwując, czy któryś z samochodów nie cofa. Przypominam, jadąc w mieście, rowerzysta ubiera czapkę niewidkę. Nie widać go. Tak więc, jak do wyboru mam jechać blisko krawędzi prawej i zostać potrąconym, to wybieram jechać środkiem pasa.